Angle lesson 13. Proszę bardzo, jak coś dajesz? Here you are. Here you are. I jak dostaniesz? Thank you. Thank you. Pracownicy. Workers. Workers. Ile masz lat? How old are you? How old? How old are you? How old are you? I ja mam ileś, ja jestem ileś lat starszy. I'm 38 years old. Years old. Kiedy się urodziłaś? When were you born? When were you born? Urodziłam się, przed datami wpisuję on, wpisuję liczbę porządkową, później miesiąc, później rok. A rok mogę przeczytać albo dziesiątkami, albo całością, co jest przedstawione pod spodem, a czytamy tak. I was born on 28th of May 1977. When were you born? I was born on 25th of October. I teraz tym drugim sposobem 1972. Very good. 2015 można przeczytać 2015 albo 2015. 2015. I pamiętaj te końcówki, bardzo ważne. No i na końcu można podać podacie in złotów, wiadomo jako nazwę mojego miejsca urodzenia. Jeżeli są polskie znaki, to ja pytam, czy ja mogę wypełnić ten formularz polskimi literami. Can I fill this form using Polish letters? Can I fill this form using Polish letters? Odpowiedź może być tak, możesz. Yes, you can. Yes, you can. Nie, nie możesz. No, you can't. No, you can't. I słówka, wypełnić. Fill. Fill. Do pełna. Podjeżdżając na petrol station, na stację CPR mówisz do pełna. Fill it up. Fill it up. Formularz, forma, form. Form.